Pacjenci onkologiczni w naszych gabinetach jest to grupa i jedna z najbardziej trudnych, problematycznych grup naszych pacjentów. Polecam tu zawsze konsultacje z prowadzącym onkologiem czy chemioterapeutą. W założeniu neurokosmetyki posiadające neuroprzekaźniki o działaniu przeciwzapalnym powinny być stosowane u takich pacjentów, gdyż łagodzą negatywne skutki radio i chemioterapii. Nawilżają skórę, znoszą stan zapalny, znoszą uczucie świątu, przyspieszają gojenie powstających niejednokrotnie ran. Polecając tego typu kurację dla naszego pacjenta, skonsultujmy się w pierwszej kolejności z lekarzem prowadzącym, przedstawmy mu schemat proponowanej pielęgnacji, abyśmy były bezpieczne my i nasi pacjenci.